Cześć, dzisiaj moim gościem Krzysztof Domarecki, autor tej oto cudownej książki Patent na e-commerce o Polakach, którzy wyznaczają trendy. Cześć Krzysztof. Cześć, hej. Krzysztof, w pierwszej kolejności powiedz nam coś o sobie. No, ja jestem osobą, która żyje z pisania, ogólnie rzecz biorąc. Czasem historii prawdziwych, czasem historii zmyślonych. Od niemal 10 lat pracuję w Forbesie, gdzie opowiadam historię polskich przedsiębiorców, a od kilku lat również piszę książki. Czasem są to powieści, thrillery albo kryminały, a czasem jest to literatura biznesowa. Okej, dobrze. To powiedz mi, skąd wziął się pomysł właśnie na tą książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać? W zasadzie pomysł nie jest mój. Historia jest taka, że był kwiecień 2022 roku. Byłem na workation w takim maleńkim domku w Beskidzie Sądeckim i szykowałem się do tego, by po pracy pójść pobiegać. I zadzwonił do mnie Tomek Karwatka, współtwórca między innymi Divante i Kerze Tornado, i spytał, czy nie chciałbym napisać książki o polskich przedsiębiorcach e-commerce'owych. Książki, która miałaby pomóc w promocji nowego produktu w firmie CyberFolks. Jako że zajmuję się w zasadzie właśnie tym, rozmawianiem z przedsiębiorcami o tym, jak buduję swoje biznesy, pomyślałem, że czemu nie? No i wspólnymi siłami z ekipą CyberFolks ustaliliśmy, że fajnie byłoby zrobić taki zbiór wywiadów z tymi przedsiębiorcami, którym udaje się robić coś fajnego w branży e-commerce, ponieważ trochę takich ludzi już jest, i różnymi drogami dochodzą do celu, więc warto byłoby ich pokazać i poprosić o to, żeby opowiedzieli, jak ta ich droga wyglądała, żeby podzielili się tym, co im się udawało, co im się nie udawało. I tak to się zaczęło. Więc kwiecień 2022 roku wtedy się narodził pomysł. Czyli łącznie ile czasu od pomysłu do realizacji zajęło? Minęło czasu? Wiesz co, to było kilka miesięcy. W kwietniu narodził się pomysł i zaczęliśmy o tym rozmawiać. W maju, jeśli dobrze pamiętam, przeprowadziłem pierwszą rozmowę z Kasprem, z Koczylasem CyberFolks, gdzie już zaczęliśmy sobie układać harmonogram prac. Wydaje mi się, że do lipca udało się przeprowadzić wszystkie rozmowy z przedsiębiorcami, a do końca sierpnia udało mi się zakończyć przygotowywanie wywiadów, a potem już były prace Piotra Wierzbowskiego i jego zespołu z manufaktury książki, która pomagała nam w wydaniu tego otworu, więc całość trwała chyba niespełna pół roku, więc tempo iście shinkansenowe. Tak, bardzo, bardzo szybko. Tak oczywiście, jak tutaj rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej przed rozmową, gratulowałam Ci wydania tej książki w takich względach takich wizualnych, bo jest naprawdę bardzo fajnie wydana ta okładka w takim, no nie takim standardowym formacie, tylko taki materiał tutaj, także bardzo, bardzo fajna też, jak to ujęłam, takim daje mi właśnie... Gratulacje przekażę ekipie, która zajmowała się stroną estetyczną, bo ja jestem tym gościem od łączenia literek. Dokładnie, tak jak to ujęłam, taki daje mi coffee table vibe, bardzo, bardzo fajna. A powiedz mi, jak dobierałeś swoich rozmówców? Jak trudno było ich namówić w ogóle na wywiady? Zaczęło się od tego, że zrobiliśmy burzę mózgów w większym gronie, między innymi z Kasprem, z Koczylasem już wspomnianym, z Kubą Dwernickim, z braćmi Karwatkami. I zastanowiliśmy się, z kim warto porozmawiać. I postanowiliśmy postawić na różnorodność, to znaczy zebrać przedstawicieli różnych branż, firmy różnej wielkości, od dużych takich jak Oponeo czy Display, przez średnie w typie Coffee Desku czy Dizzy, po małe takie jak Yorkaya czy Kubota. I gdy już sobie zebraliśmy ten wymarzony zbiór firm i przedsiębiorców, z którymi chcemy rozmawiać, zaczęliśmy się do nich odzywać. Czy chcieliby się podzielić tym, co im się udało, co im się nie udało, czy chcieliby opowiedzieć o swojej drodze. No i okazało się, że w zasadzie wszyscy, których wytypowaliśmy, chcieli z nami rozmawiać. Więc namówienie ich, w zasadzie nie trzeba było ich namawiać, to nie było żadnym wyzwaniem. Wyzwaniem było znalezienie czasu albo na przykład skoordynowanie kalendarzy kilku osób, jeśli rozmawialiśmy z firmami, które mają
kilkoro założycieli, więc to była jedyna trudność, ale wybrnęliśmy z tego w ten sposób, że część rozmów przeprowadzaliśmy twarzą w twarz, część zdalnie, więc w miarę szybko udało nam się to wszystko ogarnąć. Super. W swojej przedmowie wspomniałeś, że napisałeś tą książkę ku pokrzepieniu serc. Czyje serce zamierzałeś krzepić i co znajdą w niej osoby potrzebujące właśnie tego pokrzepienia? Chciałem krzepić serca wszystkich przedsiębiorców e-commerce'owych, tych już działających w tej branży i tych, którzy dopiero się do tego przymierzają. Z prostego powodu. Wydaje mi się, że jest takie przekonanie, że wszystko już zostało wymyślone, że każdy rynek jest trudny, że tu czy tam nie da się wejść, a już na pewno nie da się tego zrobić względnie tanio. No i czasem rzeczywiście jest bardzo trudno przebić się w e-commerce, ale jeśli popatrzymy na historię ludzi, którym to się udało, no to tych ścieżek wejścia do tego biznesu jest mnóstwo. I wcale nie trzeba mieć na początku ogromnego kapitału, ba, wcale nie trzeba się wielce na e-commerce znać, nawet nie trzeba się szczególnie znać w niektórych przypadkach na produktach, które się zamierza sprzedawać. I wydaje mi się, że to jest pokrzepiające, te historie biznesów, które wytypowaliśmy, są pokrzepiające dla wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców e-commerce'owych, ponieważ są niesamowicie różnorodne i tych metod, które nasi bohaterowie zastosowali w biznesie, jest mnóstwo. No, w zasadzie to każdy trochę inaczej to robi. No, na przykład Kubota, no, to jest świetny przykład reaktywacji marki popularnej w latach 90. i wykorzystania humoru jako dźwigni marketingowo-sprzedażowej. Display, kto by pomyślał, że metalowe plakaty z Polski będą się sprzedawać na całym świecie, a nikomu nieznana firma będzie podpisywała umowy z wielkimi firmami z branży rozrywkowej. Twórcy tylko wymyślili robienie customizowanych mebli premium i sprzedają je z powodzeniem w Europie Zachodniej. Coffee Desk wprowadził do Polski zupełnie nieznaną kawę speciality. Altenberg to internetowy wydawca książek influencerów, więc też zupełnie inna historia, zupełnie inna bajka. Dizzy, no tu mamy przykład, jak można wykorzystać do sprzedaży butów siłę mediów społecznościowych. Oponeo to z kolei historia no, nieprawdopodobna, bo kto 20 lat temu myślał o tym, że będzie się sprzedawało opony przez internet. A z kolei Yorkaya, jeden z, chyba najmłodszy biznes, który opisujemy, no to też przykład innowacji, no bo mało kto przypuszczał, że produkty do higieny intymnej można sprzedawać w modelu abonamentowym, przynajmniej jeszcze kilka temu. A teraz oni pokazują, że to jest możliwe. Więc podbieraliśmy historie bardzo różne i mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście pewnego rodzaju pokrzepienie dla tych, którzy się być może wahają, być może mają sporo obaw związanych z tym, czy działać w e-commerce, albo jak działać w e-commerce. No drugie jest mnóstwo, trzeba ich szukać do skutku i być zdeterminowanym. Dobrze. Premiera książki zbiegła się w czasie z gorszymi wynikami gospodarczymi, nie tylko oczywiście w Polsce. Czy twoi rozmówcy są przygotowani na nadchodzące trudniejsze czasy? Wydaje mi się, że tak, chociaż oczywiście to się pewnie okaże dopiero za jakiś czas, czy są przygotowani, czy byli przygotowani, czy tylko wydawało im się, że byli przygotowani, ale to wszyscy, bez wyjątku, bardzo błyskotliwi ludzie, którzy potrafią wybiegać myślami do przodu, często wiele lat do przodu, potrafią przewidywać bliższą lub dalszą przyszłość na tyle, na ile to jest możliwe i potrafią reagować na zmiany gospodarcze czy technologiczne, jakie zachodzą w świecie. I my rozmawialiśmy już kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie, więc już dosyć dziwne rzeczy działy się na rynku, już spodziewano się, że być może czeka nas kryzys, już mieliśmy pewne problemy inflacyjne, już ceny niektórych produktów, niektórych towarów, niektórych usług wariowały.
Więc oni się przygotowują do tego. Więc nie sądzę, żeby ktokolwiek był wielce zaskoczony tym, jak trzeba działać w trudniejszych czasach. Chociaż w przypadku kilku biznesów jest to. Kilka biznesów po raz pierwszy mierzy się z czymś takim. Po raz pierwszy ci przedsiębiorcy muszą grać w defensywie, no bo wcześniej była wieloletnia hossa, oni działają w branży rosnącej, więc mogli tylko uciekać do przodu, a teraz muszą zweryfikować, czy też są dobrymi obrońcami w nieco innych okolicznościach rynkowych. A powiedz mi, jak twoi rozmówcy podchodzili w ogóle do tematu własnego sukcesu? Jak rozmawiałeś z nimi to, czy na przykład błyszczały im oczy, kiedy właśnie mówili o tym swoim sukcesie, czy raczej podchodzili do tematu tak spokojnie? Bo to jest taki troszeczkę walk in the memory line, prawda? Trochę tak, ale wiesz co, bardzo różnie. Jedni są skromni, może nawet nader skromni, uważają, że w ich przypadku o sukcesie jeszcze nie ma mowy, że to dopiero przed nimi, jeśli nic złego się nie wydarzy, jeśli nie popełnią zbyt wielu błędów. Inni wręcz przeciwnie. Są tacy, którzy uważają, że i nie boją się o tym otwarcie mówić, że mają szansę zbudować wielki biznes, na przykład twórcy Morelli. Mówią, że oni dopiero się rozkręcają, że oni są w połowie drogi, mimo że już teraz mają bardzo dużą firmę zajmującą się handlem elektroniką. Są wśród tych przedsiębiorców ludzie z dużą samoświadomością i na przykład Dominika Żakę z Dizzy chętnie mówi o swoim sukcesie, bo wie, że ciężko na niego zapracowała. Więc bardzo różnie. No, ja na pewno mam takie przekonanie po tych rozmowach, że to są ludzie, którzy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i że jeszcze będzie o nich głośno. Że na przykład za kilka lat fajnie by było, na przykład za 5 czy 10 lat wrócić do nich i zweryfikować, w jakim są miejscu. Jestem przekonany, że będą, jeśli nie wszyscy, to na pewno większość z nich dużo dalej niż są dzisiaj. A któraś z tych historii, które usłyszałeś podczas rozmów, zapadła ci szczególnie właśnie w pamięć? Wiesz co, miałem taką obawę, gdy zaczynałem rozmawiać z tymi przedsiębiorcami, że niczym mnie nie zaskoczą, bo albo ich znałem, albo bo się poznaliśmy przy okazji mojego pisania na ich temat do Forbesa, albo znałem ich historię, bo gdzieś o nich czytałem, bo czegoś się o nich dowiedziałem, bo ktoś mi o nich opowiedział. Ale okazało się, że nie, że gdy wchodzisz z kimś w taką głęboką rozmowę o tym, co się udało, co się nie udało, o tym, jak ta droga wyglądała, no to wypływa mnóstwo ciekawych historii. I na pewno mocno zapadła mi w pamięć opowieść o trudach startupowania w wykonaniu założycieli Display, którzy rzeczywiście przez wiele lat walczyli o to, żeby zaistnieć na rynku. Kilka razy mieli w zasadzie nóż na gardle, a potem ta historia zakończyła się całkiem spektakularnym happy endem, no bo Display wyrósł na wielki biznes, pozyskał dużego inwestora private equity i w zasadzie wydaje mi się, że te ponad 10 lat takiej ostrej walki w błocie, takiego ostrego startupowania, koniec końców wyszło twórcom tej firmy na dobre. Zapadła mi w pamięć na pewno cała rozmowa z twórcami tylko. To jest taka opowieść o potędze kreatywności. O tym, jak ludzie, którzy z pozoru nie pasują do świata biznesu, którzy z pozoru powinni się zajmować sztuką, designem, architekturą, może aranżacją wnętrz, w każdym razie nie budowaniem szybko rosnącej organizacji technologicznej, pokazali, że jednak wcale tak nie jest, że w biznesie mogą zaistnieć bardzo różni ludzie i oni właśnie być może dzięki temu, że są inni niż większość, potrafią robić niesamowite rzeczy. Zapadła mi w pamięć też opowieść twórców Coffee Desku. Dziś to są znani kawosze, którzy tak naprawdę zbudowali rynek kawy speciality w Polsce, a w momencie rozpoczynania tego biznesu oni nie mieli pojęcia o kawie. I opowiadają historię, jak to pojechali do Włoch, mieli zaparzyć espresso i nie bardzo wiedzieli, jak się w ogóle za to
za to zabrać. Więc to też taka no, dla mnie niesamowita historia, że można nie wiedzieć nic albo wiedzieć bardzo niewiele na temat produktu, który chce się sprzedawać, ale dzięki zdolności szybkiego uczenia się, dzięki determinacji, dzięki pomysłowości można szybko te niedobory zniwelować i po prostu zrobić fajny biznes wokół takiego produktu. Z książki wynika, i też to podkreśliłeś w swoim wstępie, nie ma jednego patentu na sukces w e-commerce. Twoi rozmówcy zwracają uwagę na zupełnie różne czynniki wpływające właśnie na powodzenie ich firm, ale czy możesz się pokusić o wyciągnięcie jakiegoś wspólnego mianownika z tych rozmów? Wiesz co, nawet kilku mianowników. Okej, okay. Wiesz. Rzeczywiście jest tak, że no nie ma jednej drogi, nie ma gotowego schematu na to, jak zaistnieć w biznesie e-commerce'owym, ale jest kilka rzeczy, które są tożsame dla tych przedsiębiorców. Na pewno ciężka praca, a momentami bardzo ciężka. Szczerze mówiąc, nie słyszałem jeszcze historii przedsiębiorcy, który jedną ręką zbudowałby fajny biznes. Na pewno odporność na stres, zwłaszcza gdy ktoś decyduje się na budowanie szybko rosnącej organizacji, gdy posiłkuje się zewnętrznym kapitałem, gdy odpowiada nie tylko za siebie, nie tylko za ludzi, których zatrudnia, ale także przed inwestorami, którzy towarzyszą mu w tej drodze. Na pewno tych przedsiębiorców włączy kreatywność i niezły refleks, czyli rozumiem przez to umiejętność reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową, umiejętność dostosowywania do niej strategii. Na pewno łączy ich odwaga, bo o ile wejście na ścieżkę e-commerce'ową wydaje się czymś całkiem naturalnym, no to jednak trzeba być człowiekiem przebojowym i odważnym, żeby zbudować tu coś dużego. I na pewno łączy ich wysoka inteligencja. To są bystrzy ludzie, którzy, tak jak już wspominałem, potrafią przewidywać, potrafią dostosowywać się do sytuacji, potrafią, kiedy trzeba, widzieć więcej i wiedzieć więcej. A powiedz mi jeszcze, czy biorąc pod uwagę zmiany na świecie i w gospodarce, czy teraz inaczej sformułowałbyś pytania do swoich rozmówców? To chyba trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nie byłaby to jakaś rewolucyjna zmiana. No bo my rzeczywiście, tak jak mówiłem, rozmawialiśmy już kilka miesięcy po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy rosła inflacja i wszyscy czuli, że nadciąga kryzys. Więc byli świadomi sytuacji ekonomicznej, sytuacji geopolitycznej i w kilku rozmowach zahaczaliśmy o to, żeby zweryfikować, czy na przykład już teraz oni zmieniają swoją strategię w związku z tym, czy przestawiają się z ekspresowego wzrostu na bardziej zrównoważony wzrost, więc to by jakoś pewnie wielce, gdybyśmy rozmawiali teraz, pewnie by to się wielce nie zmieniło, pewnie w takim stopniu, jak wtedy byśmy o to zahaczyli. Może trochę więcej uwagi poświęcilibyśmy zagadnieniom związanym z budowaniem biznesu z defensywnej pozycji, bo już by mieli jakieś doświadczenia w tym obszarze, ale nie sądzę, żeby to zmieniło wydźwięk całości. No bo biznes to maraton, więc no to, co się teraz dzieje, jest tylko jakimś etapem tak naprawdę bardzo długiej drogi, którą każdy z tych przedsiębiorców ma do pokonania. Jasne. Oczywiście muszę zapytać, czy będzie drugi tom i nad czym teraz pracujesz? Zacznę od drugiego członu swojego pytania, bo pracuję nad kilkoma rzeczami. Między innymi wspólnie z Arturem Kurasińskim przygotowujemy książkę o najlepszych polskich startupach, o tych biznesach, którym udaje się osiągać globalne sukcesy. I ona ukaże się na pewno jeszcze w tym roku. Za kilka miesięcy nakładem wydawnictwa literackiego ukaże się moja kolejna powieść. Więc jest też ten komponent beletrystyczny. Niedawno napisałem tekst
o którym jeszcze zbyt wiele nie mogę powiedzieć, ale jest to tekst, który może być wykorzystany na różnych nośnikach kultury. Tak, tak to enigmatycznie określę i pewnie na tych kilku, a przynajmniej dwóch nośnikach się ukaże. A oprócz tego oczywiście regularnie wyrzucam z siebie kolejne teksty o fajnych polskich przedsiębiorcach do Forbesa. Zresztą za chwilę stukniemy 10 lat redakcji, więc trochę tych historii się uzbierało i jeszcze trochę się uzbiera. A kiedy drugi tom? No to czekam na propozycję od Cyberfolks, żeby pójść za czasem i zrobić dogrywkę. Czy to no, da się to zrobić na wiele sposobów, bo fajnie by było za kilka lat wrócić do bohaterów tej publikacji i zweryfikować, co się zmieniło, ale też fajnie by było pokazać nowych przedsiębiorców e-commerce'owych albo zastosować jakiś inny klucz doboru. No, szczęście polega na tym, że rzeczywiście trochę tych fajnych biznesów e-commerce'owych już mamy, jest o kim opowiadać, więc dużo drzwi stoi przed nami otworem. Super, dzięki Krzysztof. Oczywiście życzymy samych sukcesów i kolejnych publikacji. No i czekamy na książkę z Arturem i zapewne się przy okazji tej premiery pewnie tutaj też zobaczymy i sobie tą książeczkę omówimy. Także dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę i powodzenia. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Trzymaj się Krzysztof. Na razie. Thank you.